Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku z Margonem. Dzisiaj wykonamy sobie questa o nazwie Flos Nocte, którego zadaje nam ta oto miła pani, czyli Aurelia z Karkahan. I jako, że quest będzie dość długi, to pozwolę sobie po prostu tutaj dać przyspieszenie i będziecie sobie go oglądać w rytmie muzyczki, więc bez zbędnego przedłużania zapraszam do oglądania. Driving at night, windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we'll make it tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah. Don't be ignored, go ask for more.
No i tak oto jesteśmy na samym końcu już questa i mamy porozmawiać z nędzarzem. Sprawdźmy, czy wyrosła róża. I tak oto zakończyliśmy questa. Dostaliśmy ponad 8 milionów expa, dzięki czemu mamy level upa. Mamy level upa na level 177 i otrzymaliśmy 10 unikatowych kos, które nas teleportują do ruin Tascil. To są okolice tych błot. 40 teleportów do Agitriady, więc super.
No i Floss Nocte, legendarny przedmiot neutralny, więc warty pół miliona, aczkolwiek mogło być lepiej, tak szczerze. Tym bardziej, że nie wiem, czy cokolwiek jeszcze mi się przydadzą ruiny Tascil. Tak czy siak, dzięki za oglądanie i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków i także tych, których jeszcze nie oglądaliście. Trzymajcie się i cześć!